Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś będzie pachniało. Dziś będzie o moich zapachach na okres wiosenno-letni. W ostatnim czasie zaczęłam dostawać od Was wiadomości. Anita, czy cały czas stosujesz te same perfumy? Czy coś się zmieniło? A może pojawiły się jakieś nowe zapachy? Poleć coś na okres wiosna-lato. No i stwierdziłam, że chyba jest najlepszy moment, żeby właśnie opowiedzieć Wam o tym, czym pachnę, o zapachach, które stosuję. No i sami się przekonacie, czy są wśród nich takie, które stosuję cały czas, czy są też jakieś nowości, a może wróciłam do jakichś zapachów, które już kiedyś Wam pokazywałam. Nie przedłużam i zaczynamy. Jeśli chodzi o moje zapachy takie właśnie wiosenno-letnie, to mam je podzielone na dwie grupy. Mam takie zapachy, które sprawdzają się idealnie właśnie w ciągu dnia, które idealnie sprawdzą się w upały, kiedy jest słońce, kiedy potrzebuję orzeźwienia, czegoś lekkiego, kwiatowo-cytrusowego, pobudzającego. Natomiast druga grupa zapachów, które stosuję, to są takie zapachy cieplejsze, bardziej kobiece, zmysłowe, po które sięgam albo w chłodniejsze dni, albo takie dni, kiedy nie ma słońca, jak na przykład dzisiaj, albo też sięgam po nie wieczorową porą. I to są takie zapachy, które nie przytłaczają mnie, ale sprawiają, że czuję się, no wiecie, seksownie, kobiece, zresztą wszystkie te zapachy, które Wam zaraz pokażę, a jest ich trochę, to są takie zapachy, mogłabym powiedzieć moje, takie, w których ja bardzo dobrze się czuję. Zacznę od propozycji właśnie z tej drugiej grupy, czyli tych zapachów, powiedziałabym, bardziej otulających, ciepłych, zmysłowych, kobiecych. Co prawda, to są też takie zapachy, które generalnie możecie używać w ciągu dnia i wieczorem. Nie musicie wcale rozróżniać ich na porę dnia. Wszystko zależy od tego, jaki Wy macie gust zapachowy, w jakich zapachach dobrze się czujecie, czego potrzebujecie, co sprawia, że czujecie się kobieco, wyjątkowo. Być może część z Was lubi właśnie takie lżejsze zapachy, a część z Was lubi mocniejsze. No tak jak mówię, ja sobie podzieliłam te zapachy na dwie grupy, ale czasami są takie dni, są takie momenty, kiedy właśnie po tę drugą grupę, czyli te cieplejsze, mocniejsze zapachy, sięgam też w ciągu dnia. Tak naprawdę tutaj też wszystko zależy od mojego samopoczucia, humoru, tego co na siebie założę. Dla mnie zapach to jest taki dodatek, który musi być. I pierwszy zapach jest to Michael Kors Wonderlust. Znacie go już doskonale, ponieważ pokazywałam go wielokrotnie, zarówno tutaj na moim kanale, jak również w moich mediach społecznościowych. I nie wiem, słuchajcie, która to już jest butelka tego zapachu u mnie. Ja po prostu go uwielbiam. To jest właśnie taki ciepły, otulający, z jednej strony zmysłowy, z drugiej strony taki kwiatowo-owocowy, niezbyt słodki, wyjątkowy zapach. I muszę Wam powiedzieć, że wśród wszystkich zapachów serii Wonderlust, jak dla mnie, ten zapach jest najtrwalszy. Jest, najdłużej się utrzymuje na skórze, ale też rozwija tak zwany ogon, który ciągnie się za nami, kiedy przechodzimy. I zawsze, kiedy pachnę tym zapachem, wiele osób pyta, co to takiego, bo ładny, bo długo się utrzymuje, bo pachną nim nawet ubrania, delikatnie spryskane włosy. To jest naprawdę przepiękny aromat. Kiedyś pisałyście mi, że właśnie te perfumy pojawiły się u Was między innymi w różnych okazjach, jak ślub czy komunia, i macie do nich sentyment, bo też to jest taki zapach, który będzie przywoływał Wam właśnie różnego rodzaju okazje, takie wyjątkowe momenty. No ja naprawdę bardzo lubię ten aromat i to są też takie perfumy, po które sięgam nie tylko wiosną i latem, ale również w okresie jesienno-zimowym. Także o nich Wam już dosyć dużo kiedyś opowiadałam. I drugi zapach, do którego znowu wróciłam, mam pełne opakowanie i słuchajcie, jeszcze go nie używałam. Trzymam sobie na okazję. I to też jest Michael Kors, ale z kolei Sexy Amber. Też zapach, o którym już wiele razy słyszeliście, zapach, który ja po prostu uwielbiam i tak jak sama nazwa mówi, sexy, on jest rzeczywiście sexy. jest kobiecy, jest zmysłowy, jest wyjątkowy. Mamy tutaj takie ciepłe aromaty, raczej nie ma tutaj nic świeżego, ale to też nie jest taki zapach przytłaczający, taki, po którym będzie bolała Was na przykład głowa, tak? Albo ktoś przejdzie obok Was i powie, śmierdzisz. Raczej bym powiedziała, zresztą z własnego doświadczenia, że jak spryskuje się tym zapachem, to mężczyźni dopytują, czym Ty pachniesz. Na przykład znajomi mojego Massimo, chociaż mój Max też uwielbia te perfumy i lubi, jak się nimi spryskuje, a ja najczęściej sięgam po nie albo w okresie jesiennym, takiej wczesnej jesieni, albo w okresie właśnie wiosenno-letnim i one też kojarzą mi się z wakacjami. Jakoś tak mam, że zawsze kiedy do nich wracam o tej porze roku, to czuję takie ciepłe, nawet powiedziałabym upalne wakacje. Coś wspaniałego, także te dwa zapachy znowu u mnie są, albo powiedziałabym cały czas u mnie są, także widzicie, ja je po prostu uwielbiam. Coś nowego, co pojawiło się stosunkowo niedawno w mojej, powiedziałabym, zapachowej kolekcji, to jest marka Kilian i to są pierwsze tak naprawdę perfumy, z którymi mam styczność, jeśli chodzi o tę markę. Ja wiem, że wiele dziewczyn na Instagramie bardzo intensywnie swego czasu polecało tę markę i wybór, jeśli chodzi o Kilian, zapachów Kilian, jest naprawdę spory. Natomiast te perfumy niby określane są jako taki zapach unisex, a dla mnie jest to typowy kobiecy zapach, który pachnie troszkę taką gumą balonową, słodki, ale nie tuzinkowy, dziewczęcy, ale też odrobinę kobiecy. To jest bardzo charakterystyczny, bardzo specyficzny zapach i niesamowicie trwały. Zapach, który odrobinę naprawdę na Waszej skórze spryskacie sobie na przykład tutaj okolice szyi, nawet odrobinkę na włosy, nadgarstki, wszędzie w takich załamaniach naszego ciała, gdzie wytwarza się więcej tego ciepła i słuchajcie, ten zapach utrzymuje się naprawdę bardzo długo. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo tak jak mówię, to jest mój pierwszy raz z marką Kilian. I mam nadzieję, że nie ostatni. Muszę sobie powąchać inne zapachy tej marki. Natomiast to nie jest, moim zdaniem, to nie jest absolutnie zapach unisex. I raczej mój Massimo, gdyby się nim wypryskał, to chyba by powiedział, że pachnie kobietą. Przynajmniej dla mnie ten zapach, czyli kissing, jest taki naprawdę wyjątkowy. Ostatnio, słuchajcie, jak popryskałam się tymi perfumami, wybrałam się do moich rodziców i była akurat moja siostra. I tak przychodziła obok mnie i mówi: kurczę, czym Ty tak ładnie pachniesz? Co to za fajny zapach? Pierwszy raz go u Ciebie czuję i taki właśnie nietuzinkowy, pobudzający, dodający trochę energii, ale z drugiej strony otulający. No przepiękne, słuchajcie, przepiękne. Jeśli będziecie miały okazję powąchać sobie ten zapach, a lubicie właśnie takie nuty bardziej słodkie, ale też nie pudrowe, bo to nie jest taka nuta pudrowa, typowa jakby nam się wydawało, czyli takie nuty słodkie, z odrobiną takiej goryczki, to koniecznie wypróbujcie. No naprawdę coś wspaniałego. Jestem pod ogromnym wrażeniem i cieszę się bardzo, że ten zapach do mnie trafił. W ogóle powiem Wam, na samym początku zastanawiałam się, jak tutaj funkcjonuje troszeczkę ta butelka, bo zobaczcie, ona też jest bardzo fajna. Okazuje się, że wygląda ona w ten sposób, czyli nakrętkę mamy na dole, i nakładamy sobie na to właśnie tę kuleczkę. Nie postawicie butelki w ten sposób, no nie ma po prostu na to szans. Natomiast wygląda to świetnie i wygląda to też trochę jak taki balon, z drugiej strony kula bilardowa. No bardzo fajne skojarzenia można mieć z tym zapachem, ale uwierzcie mi, że jak sobie powąchacie, jak on pachnie, przetestujecie sobie ten zapach, to zobaczycie, że on naprawdę jest wyjątkowy. To jest zupełnie coś innego niż te popularne zapachy, które wszędzie teraz można spotkać. Zresztą czasami mi piszecie gdzieś pod moimi właśnie filmami o zapachach, że odnosicie wrażenie, że w ostatnim czasie wszystkie zapachy tych popularnych marek są do siebie podobne, że ciągle gdzieś tam znajdujecie te same nuty, podobne zapachy i powiem Wam szczerze, że ja też tak mam. W ostatnim czasie przeszukiwałam troszeczkę w perfumerii Douglas, perfumerii Sephora, różne zapachy, sprawdzałam co i jak i też mam wrażenie, że w ostatnich latach jakoś te zapachy się powielają, powtarzają. A jeśli chodzi o Kilian, pierwszy raz spotkałam się z takim aromatem i naprawdę bardzo przypadł mi on do gustu. I ostatnia nowość z serii tych bardziej, powiedziałabym, wieczorowych, takich cieplejszych. Chociaż ten zapach, który Wam teraz pokażę, to jest też nowość w ofercie marki. Jest to woda toaletowa i jest ona, powiedziałabym, też nieco inna niż wcześniejsze wersje. A mam na myśli tutaj markę Yves Saint Laurent i zapach Libre. Libre. Wybaczcie, nie wiem jak to się wymawia, będę mówić Libre, na pewno będziecie wiedzieć o co chodzi. No w każdym razie jest to woda toaletowa, która wygląda identycznie jak wcześniejsze wersje, czyli wody perfumowane, ale już ma nieco inny aromat. Ja przynajmniej odnoszę wrażenie, że te wody perfumowane, a przynajmniej ta pierwsza wersja zapachu jest bardziej pudrowa. Tutaj to też jest taki zapach, który nie jest cytrusowy, nie jest kwiatowy, ale nie jest też słodki. To jest coś bardziej przypominającego właśnie charakterem zapachu, nie zapachem, tylko charakterem swojego zapachu, właśnie Sexy Amber od Michaela Korsa, czyli zmysłowy, kobiecy, taki wyjątkowy, z jednej strony otulający, z drugiej strony taki rześki, nietypowy, ale bardzo przyjemny. Zapach, który fajnie sprawdzi się w ciągu dnia, ale też bardzo ładnie sprawdzi się wieczorową porą. Coś na takie chłodniejsze dni, ewentualnie jeśli wybierzecie się na przykład na wakacje gdzieś w jakieś gorące kraje, to polecam Wam dosłownie odrobinę tego zapachu. Jestem pod wrażeniem, mimo tego, że jest to woda toaletowa, jak on też długo utrzymuje się na skórze. Ja nie mam i nie próbowałam na sobie tej pierwszej standardowej wersji wody perfumowanej. Oczywiście wąchałam sobie ją w perfumerii, testowałam, ale nie miałam u siebie w swojej zapachowej kolekcji tego zapachu. I wiem, że wiele z Was bardzo pokochało właśnie Libre w tej standardowej wersji wody perfumowanej. Nie wiem, jak zareagujecie na wodę toaletową, bo tak jak mówię, ona jest w innej troszeczkę nucie, troszeczkę inny charakter, ale mimo wszystko bardzo zmysłowy i piękny. Ja dopiero zaczynam się przyzwyczaić do tego zapachu, bo tak jak mówię, to on jest u mnie nowością, ale to też jest nowość w ofercie marki i testowałam sobie, możecie sobie zauważyć, że dosłownie niedużo tego zapachu zużyłam, bo tak jak mówię, odrobina, i bardzo ładnie się rozchodził, bardzo ładnie pracuje, bardzo ładnie się też zmienia. I nawet pokuszę się, żeby powiedzieć to, że mamy tutaj też ten ogon, czyli taki zapach, który, ten ogon, czyli zapach, który niesie się za nami, kiedy przechodzimy. Bardzo fajny, bardzo ładny, świetny właśnie teraz na porę wiosenną. Zobaczymy, jak się sprawdzi latem. Mam nadzieję, że się sprawdzi, będę go testować i na pewno za jakiś czas dam Wam znać, ale jak na razie jestem z niego bardzo zadowolona i już dzisiaj mogę Wam go polecić. To teraz przejdziemy do tej pierwszej grupy, czyli tych zapachów, które ja uwielbiam na siebie aplikować, rozpylać właśnie w ciągu dnia. I będą zarówno dobre na czas wiosenny, jak i upalny letni. I pierwszy zapach jest to marka Guerlain, seria Aqua Allegoria i ja mam tutaj wersję Passiflora. Jeśli oglądaliście moje wcześniejsze filmy, to wiecie, że jakiś czas temu, kilka lat temu, miałam w swojej kolekcji wersję bazylia i mandarynka i bardzo ją lubiłam. Dlatego też stwierdziłam, że kupię sobie nowy zapach, właśnie coś na wiosnę i na lato, ale nieco innego. Przeczytałam sobie oczywiście informacje na stronie, co my tutaj mamy, jakie mamy nuty zapachowe i wybrałam się do perfumerii. I to był mój błąd, słuchajcie, bo wzięłam dwa zapachy, gruszkę i passiflorę. Spryskałam sobie blotery i tak przyzwyczaiłam się do tych zapachów. I stwierdziłam, że jeden z nich, taki słodziusieńki, bardzo przyjemny, byłam święcie przekonana, że to passiflora, będzie idealny dla mnie. No i słuchajcie, zamówiłam sobie przez internet właśnie passiflorę. Jakie było moje zdziwienie, kiedy popryskałam sobie nadgarstek, żeby zobaczyć, jak ten zapach się rozchodzi, a okazało się, że to jest ta druga wersja, czyli ta wersja bardziej cytrusowa, bardziej cytrynowa, bardziej taka właśnie orzeźwiająca. I tak sobie pomyślałam, no to chyba pomyliłam rzeczywiście te wersje, bo chciałam gruszkę, która była bardziej słodka, a wzięłam cytrusową. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że ten zapach jest tak bardzo podobny do mandarynki i bazylii, że powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem, musiałabym dokładnie doczytać, czym one się między sobą różnią, ale miałabym ogromny problem, czy wybrać passiflorę, czy wybrać bazylię i miętę, miętę chyba tak, bazylię i mandarynkę, bo one są naprawdę bardzo do siebie zbliżone, na ciele bardzo podobne aromaty. Mimo wszystko to jest bardzo ładny zapach. To jest właśnie zapach taki odświeżający, zapach idealny na upały, na gorące letnie dni, na wakacje gdzieś nad morzem, na wakacje we Włoszech, w Grecji, w Hiszpanii, w takich gorących krajach, odświeżający, odrobinę zmysłowy, ale właśnie cytrusowy, taki cytrynowy, dodający energii, bardzo fajny zapach. Niestety te zapachy nie są też mocno trwałe. To są świeże zapachy, lekkie zapachy i one nie będą utrzymywały się cały dzień na Waszej skórze. Trzeba się niestety z tym liczyć, ale mimo wszystko bardzo fajne. Także widzicie, kolejna nowość w mojej kolekcji na wiosnę i lato, Aqua Allegoria Passiflora, ale tak sobie myślę, że chyba wrócę jeszcze do tej gruszki i jeszcze ją powącham i sprawdzę. Widziałam, że w ofercie marki Guerlain pojawiły się również nowe zapachy właśnie serii Aqua Allegoria, ale jeszcze ich nie wąchałam, więc też nie wiem, jak to będzie. Czy może coś nowego właśnie przypadnie mi do gustu? No na razie mam passiflorę i zamierzam ją zużyć w te wakacje, a na pewno zabiorę ją ze sobą na wakacje w sierpniu. Teraz tak szybciutko pokażę Wam jeszcze jeden zapach, który cały czas mam i który będę zużywać. Zostało mi go tutaj niewiele, ale na pewno w ostatnim czasie, w najbliższym czasie będę z niego korzystać i to jest zapach od Estee Lauder z serii Bronze Goddess, wersja Azur. Niestety na stronie marki już niedostępny, bardzo świeży, bardzo przyjemny, bardzo fajny zapach, troszeczkę powiedziałabym taki w nutę męskiego, bardzo... Jest zmysłowy, ale taki odświeżający, natomiast jak wiecie, ja uwielbiam wersję tę oryginalną, tę tradycyjną, pierwszą wersję Bronze Goddess i też zastanawiam się nad tym, czy do niej nie wrócić w okresie letnim. Na pewno zużyję ten, więc też dzisiaj nie będę Wam zbytnio o nim opowiadać, bo tak jak mówię, no niestety na stronie marki jest niedostępny, chociaż... Kto wie, może pojawi się jakaś nowa wersja na wakacje, bo czasami tak jest, że marka właśnie wprowadza w tym okresie letnim nowe wersje Bronze Goddess, zobaczymy, ale na pewno myślę o tej pierwszej wersji, którą po prostu uwielbiam. Moje drogie panie, lecimy z kolejnym zapachem i to będzie znowu Michael Kors, ale tym razem wersja bardziej kwiatowa i zapach, który chyba pojawił się w zeszłym roku w ofercie marki, czyli jest to jeden z nowszych zapachów serii Wonderlust i mamy tutaj wersję Eau de Voyage. Jest to wersja, która jest bardziej kwiatowa, tak jak powiedziałam, bardziej według mnie na dzień. Niektórzy twierdzą, że jest jeszcze piękniejsza od tej tradycyjnej wersji Wonderlust. No dla mnie nie, dla mnie jednak tradycyjna wersja jest zdecydowanie najpiękniejsza, ale tutaj różnicę mamy taką, że jest róża i tę różę czuć. To nie jest taki babciny różany zapach, ale wyczujecie tę różę w tym zapachu. Są te tradycyjne nuty Wonderlusta dołączone właśnie, połączone z tą różą, przez co też ten zapach jest bardziej świeży, bardziej powiedziałabym taki dzienny, bardziej dziewczęcy. Też przepiękny, chociaż nie tak trwały jak ta pierwsza wersja, ale widzicie, mam tutaj 30 ml, 50 ml i będę z przyjemnością korzystać z tego zapachu w takie chłodniejsze dni. Ja co prawda nie jestem, jakby to powiedzieć, nie jestem osobą, kobietą, która uwielbia zapach róży, tak jak zapach lawendy, ale są takie momenty, kiedy lubię do nich wracać i to też musi być specyficzny zapach lawendy i specyficzny zapach róży, czyli nie taki, wiecie, no ten babciny zapach róży, tylko taki wyjątkowy, taki no właśnie, połączony z tymi nutami, taki bardziej pudrowy, bardziej słodki, ale też przyjemny i zmysłowy. No bardzo ładny perfuma. A, pytałyście mnie również o ten najnowszy zapach Michaela Korsa, chyba się nazywa Gorgeous albo Hello Gorgeous. Słuchajcie, nie wąchałam tego zapachu, nie wiem jak on pachnie, ale też zamierzam go sprawdzić, bo jestem bardzo ciekawa i też słyszałam, że jest niesamowicie przyjemny i taki właśnie na dzień. Jak widzicie, ja mam swoje ulubione. Ja po prostu uwielbiam w okresie wiosenno-letnim, no jesiennym też, czasami zimowym, Sexy Amber i właśnie tą tradycyjną wersję Wonderlusta, ale to nie zmienia faktu, że lubię też sięgać właśnie po inne kompozycje zapachowe. No i właśnie ta też będzie w najbliższym czasie się u mnie pojawiała. Kolejne dwie duże butelki i wyglądają one tak. Już na pewno wiecie jaka to jest marka. No oczywiście, że Jo Malone. I mam tutaj dwa zapachy. Zapach Wood Sage and Sea Salt i zapach Blackberry and Bay. Dlaczego te dwa zapachy? Ten zapach, czyli Wood Sage and Sea Salt, jest zapachem takim cieplejszym, zapachem bardziej, powiedziałabym, otulającym. Jest z jednej strony świeży i przyjemny, a z drugiej strony bardziej właśnie taki ciepły, otulający. Tutaj z kolei jeżyna jest bardziej świeża, taka, powiedziałabym, troszkę ziołowa, wpadająca w taki aromat kwiatowy, ale słuchajcie, połączenie tych dwóch zapachów ze sobą to jest niesamowicie wyjątkowa kompozycja. Odrobina właśnie tego Blackberry and Bay, czyli tych takich roślinnych, ziołowych aromatów, dodanych do tego cieplejszego zapachu Wood Sage and Sea Salt, daje Wam taką mieszankę, że możecie ją stosować w ciągu dnia, ale również wieczorem, w upalne dni, w chłodniejsze dni, latem, zimą. Bardzo ciekawe i wyjątkowe połączenie, którego nie znajdziecie w żadnym takim popularnym zapachu. Oczywiście te zapachy możecie stosować oddzielnie, to wszystko zależy od Was, ale ja właśnie uwielbiam je ze sobą mieszać. Tak jak mówię, odrobinę tego, zresztą nawet widać w butelce, że jest mniej zużyty i trochę więcej tego i ta kompozycja jest wspaniała. Tutaj też muszę dodać, że to też nie są najtrwalsze zapachy. To nie są takie zapachy, które będziecie czuć przez cały dzień, ale tak mniej więcej do kilku godzin będą się utrzymywały, stosowane osobno, no dosyć szybko się ulatniają, połączone razem trzymają się do kilku godzin i też fantastycznie, jak dla mnie, właśnie sprawdzają się w tym okresie takim cieplejszym, czyli wiosna, lato. W ogóle jeśli jeszcze nie znacie marki Jo Malone, to proponuję Wam się z nią zapoznać, bo mnie przekonało to, że mamy bardzo dużą gamę zapachów, które możemy ze sobą łączyć i przez to też komponować swój własny aromat, taki, którego nikt inny nie będzie miał, bo możecie łączyć właśnie te wersje ze sobą albo te w ciemniejszych butelkach, które są zdecydowanie bardziej mocniejsze, takie drzewne, wieczorowe i będą Wam wychodziły świetne, wyjątkowe, oryginalne kompozycje. Poza tym, no ja mam tutaj akurat duże wersje, ale warto zacząć od tych małych pojemności i sobie je po prostu przetestować. One też całkiem dobrze wychodzą cenowo. Oczywiście najlepiej cenowo wychodzą już duże butelki, ale jeśli znajdziecie dla siebie taki odpowiedni zapach albo też połączenie zapachów, to będziecie zadowolone. Naprawdę będziecie zadowolone. I kończymy mój dzisiejszy film na temat moich zapachów, mojego wyboru na najbliższy sezon, czyli wiosna-lato. I tutaj pojawią się dwa różowe aromaty. Dlaczego różowe? Nie chodzi tylko i wyłącznie o butelki, ale też o ich kompozycję zapachową. Pierwszy z nich jest to Donna Karan, widzicie jabłuszko, standardowe jabłuszko w tej wersji Be Delicious i to jest zapach Fresh Blossom. To jest zapach różowy. O, może będziecie teraz to widzieć. Różowy, bo jest słodki, kobiecy, dziewczęcy, idealny na dzień, ale też nie jest pudrowy, bardziej kwiatowy. Taki zapach, który będzie Wam się kojarzył z magnolią, z konwalią, z frezją, takimi ciętymi kwiatami, kwiatami wiosennymi, który właśnie będzie dla Was taki otulający pod względem tym kwiatowym, ale z drugiej strony będzie to zapach, który będzie Was odświeżał, zapach, który będzie Wam przepięknie towarzyszył w ciągu dnia, w taki chłodniejszy dzień, ale słoneczny. Dla osób, które nie lubią mocnych zapachów, nie lubią takich ciężkich zapachów, ten jest naprawdę wspaniały. Zresztą wiem, że są tutaj wśród Was zwolenniczki tego zielonego jabłuszka, tradycyjnego jabłuszka i polecam Wam spróbować ten zapach, tę wersję, bo jest ona naprawdę bardzo przyjemna. Nie jest taka cytrusowa, jabłkowa, taka właśnie owocowa jak zielone jabłuszko, bardziej kwiatowa, ale to jest coś dla dziewczyn, które no właśnie lubią te wiosenne kwiaty, konwalie, magnolie, lilie, piwonie, frezje. To jest wspaniały, taki delikatny, subtelny dziewczęcy zapach. I mój wybór, do którego wracam od lat, zapach, który kojarzy mi się z wakacjami w Grecji i mam bardzo dobre wspomnienia z tamtego czasu, zresztą z tych wakacji. Uwielbiam do niego wracać i to jest Givenchy Very Irresistible w wersji wody toaletowej, bo jest oczywiście jeszcze dostępna wersja perfumowana. To jest też, słuchajcie, taki bardzo nietypowy zapach. To jest zapach, który jest z jednej strony świeży, a z drugiej strony jest zapachem otulającym. Zapach bardzo charakterystyczny, bardzo specyficzny. Zapach, który nie ciągnie za sobą ogona, ale bardzo długo się utrzymuje na skórze, mimo tego, że mamy tutaj wodę toaletową. Chociaż woda perfumowana zdecydowanie dłużej się utrzymuje niż ta wersja wody toaletowej i też wydaje mi się, że na przestrzeni lat troszeczkę właśnie ta długość utrzymywania się spadła. Kiedy ja pierwszy raz sięgnęłam po ten zapach, no dobrych kilka lat temu właśnie w Grecji, kupiłam go sobie wtedy na lotnisku, to pamiętam, że on był bardzo intensywny. Dzisiaj ta intensywność jest zdecydowanie słabsza, ale za każdym razem, słuchajcie, kiedy spryskam się tym zapachem, no po prostu czuję się, jakbym znowu była w Grecji, jakbym znowu wracała tymi wspomnieniami do tamtego czasu. I szkoda tylko, że ciężko jest go dostać. Ja pierwszy raz zamówiłam sobie te perfumy z Notino. Ja generalnie nie robię tam zakupów, raczej kupuję perfumy w perfumerii Douglas i Sephora, ewentualnie gdzieś na lotnisku, kiedy podróżuję. Natomiast no, nie mogę ich nigdzie znaleźć właśnie ani w Douglasie, ani w Sephorze i zamówiłam sobie pierwszy raz przez Notino. Mam nadzieję, że to jest wersja oryginalna, że są to oryginalne perfumy. Dajcie znać, czy Wy zamawiacie z Notino, jak się u Was sprawdzają, czy zawsze dochodzą do Was takie perfumy, jakich oczekujecie i czy intensywność tego zapachu jest zawsze taka jak tych perfum, które kupujemy gdzieś właśnie w perfumerii, bo jestem bardzo ciekawa. Zapłaciłam za nie całkiem dobrą cenę, bo akurat wtedy też była jakaś promocja, że były przecenione niektóre zapachy, wybrane zapachy tam o ileś procent. I cieszę się, słuchajcie, że wróciłam z powrotem do tego zapachu. No po prostu go uwielbiam. Za każdym razem, kiedy po niego sięgam, to zawsze mam dobre samopoczucie, dobry humor i chyba będę musiała zamówić większe opakowanie, bo tutaj mam wersję 30 ml, tak, 30 ml. Piękny. Jeśli będziecie mieć dostęp do tego zapachu, to powąchajcie sobie koniecznie, bo to jest naprawdę wspaniała wersja. Ta wersja Very Irresistible, ona się pojawia w marce w różnych kompozycjach. Na przestrzeni lat była też zmieniana, były dodawane różne inne zapachy właśnie do tej wersji, ale ja najbardziej uwielbiam tę. Z jednej strony kobieca, świeża, taka trochę kwiatowa, trochę owocowa, bardzo specyficzna, bardzo charakterystyczna. Ja powiem Wam, no nie jestem w stanie Wam jej opisać. To jest tak nietypowy zapach, przyjemny, słodki, ale orzeźwiający. Coś wspaniałego. Nawet jak sobie teraz tutaj wącham. No po prostu piękny jest ten zapach. Myślę, że mogę już zakończyć mój dzisiejszy wywód na temat moich wyborów na najbliższy okres, czyli zapachu, który ja będę stosować w najbliższym czasie. Teraz już wiecie, jak będę pachnieć i czym będę pachnieć. Jestem ciekawa, czy znacie te zapachy. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jaki jest Wasz wybór, po jakie Wy będziecie zapachy sięgać w najbliższym czasie. Wiosna, lato. Czy macie takie zapachy, do których wracacie od lat? jakie to są zapachy. Jestem bardzo ciekawa, jak Wy, moje drogie Panie, pachniecie. Czekam na Wasze komentarze i dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność. Widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Buziaki, pa!